1914 roku, 26 maja. No, w tym czasie się urodził Marcy Poręby. 121 numer w tym czasie był w domu. No. I pod lasem. I tam żem się wychowywał z mamusią, żem gospodarzył. Mój dziewczyni, co dorosły, to szli na służbę. A ja z mamusią gospodarzył. Ja pole obrabiałem, było 6,5 morgi pola. I my to obrabiali, a najwięcej to ja pracowałem, mogłem. Robiłem cały dzień w polu i mocny byłem. Lasy tam całe oczyszczał z suchych gałęzi, patyków, wszystko na plecach znosił i opalali mi dom. Lecie i na zimę zawsze naniósł takich patyków, torni na krzeszoł, naniósł, narąbał i na znosił ku domu. I na zimę było trochę, na zimie to się drobne mi siedziało przy piecu, łamało się gałązki, choiny i przykładało do pieca. Ciepło było w domu, dom był drewniany, ale był dość taki. W 1888 roku był stawiany. 27 już nas było. I już zapomniałem, 6 dziołów było? 5. Zapomniałem się. Ile dziołów było? Hela, Maryśka, Zośka, Hanka, Juszka. To 5. 5 było. A ja byłem 6, a 7 umarł. Ojciec przyjechał, on na wojnie był, 7 lat był na wojnie, przyszedł z wojny, no to na chwilkę, troszkę go pamiętam, jak przyszedł z wojska, ale bardzo mało, nie znałem go, przecież prawie go nie znałem, miałem 5 lat, a nie widziałem go, bo on był na wojnie. To się go bał nawet. Tak, przywołał mnie do siebie i tak mi obiecywał, że mi kupi ładne ubranko, żebym przyszedł ku niemu, żebym się przytulił. Ja się tak zbliżałem do niego, no i poszedłem i tu mnie przytulił, a mamusia Lewuska chyba go tak, to mnie odeszedł. A ja jak się rozżalił, tak uciekł od ojca i do mamusi, tu się nie chce taty. I z mamusią zawsze tak tu okropny, bo ja z mamusią byłem nauczony zawsze. No, mamusia to jest coś, to do tak, do zwężaj, do wojska jeździła, bo ona tu w pobliżu wystacjonowali. Przed samą wojną do regulacji rzeki. Ta rzeka, co tam leci przez ręce, to my tam regulowali na toczkach. My wozili ziemię i wały sypali i prostowali my, bo tam były dworskie stawy rybne. Aha, tak. Stawy rybne tam były. Potem to zlikwidowali, my te wały na toczkach rozłożyli i usypywali mi wały. Potem i wojna wybuchła. No to jeszcze my w dzień wojny byli przy robocie, bo my sprzątali znowu te wszystko tam. Były poszty porozkładane, po nich my jeździli na toczkach i ziemię my wozili. No i tak było. Wypłaty my nie dostali. I ten
Wadowicach był ten, co potem nazywał się Daniel. Się nazywał. On żon pieniądze na wypłatę dla nas, ale nie przyszedł z wypłatą i poszedł na ucieczkę przed wojną. No, ja nie byłem. Ja uciekali do lasu, ja się chował przed Niemcami, to do lasu. Nocowałem, jak łapanki były, to do lasu szedłem się kłoć i do kupy to ryżem w los i tam się zawinął kocami i tam spałem. Do mędli się łaził, tak, no bo tam często były łapanki. Łapali ludzi do pracy na roboty do Niemiec. Ja tak, ale tu przy okopach, tu w Porębie, długo czasu, całe lato robił przy okopach, tu na Kosowej, tam jest na Gorkach i potem nawet tu przez Porębę, na Wysoką, tam kopali te rowy okupacyjne. Jak się ożenił, no to mieszkałem na Nowej Jorku. No. Także żołnierze przyszli nam na moje wesele z Kopytów, tam w Kopytówce tam byli, przyjechali nawet na koniach, przyjechali i tam mi to całe, nie bogate, ale tam było wesele u Śnieżyńskiego. Przyszedł ku mnie ten Zynik. Zynik, ja cię zastrzelę! No, to sobie nic nie odziewałem. Ale nie zastrzelę. Szukał mnie gorzołki i znalazł. Szwagier miał słowa, no tam gorzołkę nie wstawcie, a on znalazł. Popijali tutaj, później ci goście się porozchodzili, bo nie było rady, bo paprali po stołach tego wszystko. Tak żołnierze pracował na poczcie, w rzeźnicy, zdaje się 4 lata, już tak dobrze nie pamiętam, a potem się przeszedł do Krakowa, bo mnie nogi bolały, bo chodził tu po Brzeżnicy, a butów nie było, takie kiepskie, mokre wdzioły, i tak za nim uchodził i poprosiłem kierownika z tego poczty z Wadowic, żeby mi przeniesienie i dał mi przeniesienie do Krakowa na główną pocztę, na głównej poczcie, żebym robił znowu tam jako sortował. Nie byłem jako listonosz, no zapomniałem się jak się nazywał. No, sortowanie, do sortowni. Sortowali my listy i wybierali w nocy ze skrzynek. My chodzili i o tablo do sortową, łobiłem, układał i łobiłem datownikiem. Słabo, strasznie, więc coś poczta płaciła. To miałem 300 zł na miesiąc, a tu troje dzieci i żona nic też nie pracowała. No i ja to, jak to nie mogę z tego żyć. Zwolniłem się całą jesień, potem po żniwach chodził za mocarnią, maszyną, mocarnią mucili, a ja słomę wiązą. Całe Nowe Dwory przeszedli i słomę wiązą za maszyną, taką mocarnią. A wspominał pan, że w sklepie pan też sprzedawał. W sklepie. W sklepie? No. No ile ja to? 5,5 roku? Czy nie pamiętam już? No nie wiem ile, ale w Nowych Dworach no parę lat, tak.
Zapomniałem już. Ale tak właśnie, jakoś 5-6 lat w sklepie pracował. No to sam, że musiał towar wozić, bo to takie była robota chałupnicza po prostu. A taki mały izbec się, ten wtedy sklepik tam miał na Nowych Górach. Nieopalany był. Niby się stawili mi taki mały piecyk, cyganek się nazywał. I palili, ale to było niebezpieczne. Bałem się, że się to zapaliło od tego, bo to żelazny taki mały piecyk był. Żelazny był. Chłopy mnie lubili, bo on siedział nocami z chłopami w sklepie i sprzedawałem, a oni pili wino pili długo, a ja siedział z nimi i sprzedawałem. Nawet komenda z Wadowic była u mnie tam, bo mnie chcieli do tego wciągnąć. Na takiego wywiadowcę, żeby ją wciągnął. I jeden dzień pili, ci komendali, i drugi był z Niemcem jeszcze. W sklepie mnie częstowano, podpili mnie, a im tak podłożyli jakiś papier, że podpisał, że będę z nimi, a potem za jakiś czas znowu przyjechał komendant, z dokumentem. Już miał dokument przygotowany, żebym mu wino podpisał. A ja się nie podpiszę ci, bo ja nieprzyjaciela nie mam. Dla mnie są wszyscy równi. Nie mam nieprzyjaciela. Ja na nikogo ci nie doniesę. Ale nie tak, że napiął, ale nie złożyłem się. Nie podpisałem. I chyciłem się chałupnictwa. Chałupnictwo nakrętki robiłem. 10,5 roku nakrętki robiłem. Ludzie się dziwili, że jak mogę robić takie to śmierdziałe, bakielity przerozmaite były, a my nakrętki różnych kształtach. A prawnuki są? No chyba są. To już dla mnie to są trudności, bo teraźniejszych rzeczy to nic nie mogę zapamiętać, nic, kompletnie, nic nie zapamiętam teraźniejszych rzeczy, co my rozmawiamy. Ja pamiętam od dzieciństwa, co robił, jak był młody i potem pino, dopóki młody, a teraz się nic nie nauczę, kompletnie nie da się nauczyć niczego. Nie, bo jak mi życzy, ktoś mi życzył 100 lat, to ja dokładał 102. Tak, 102 lata, żebym żył. Jak będzie 102, to będzie 102. A będzie 102 jeszcze, to coś przyjmie. No, żebym przynajmniej, ja tak się mówię, tego, o zdrowie, przynajmniej, jeżeli w takim stanie jak teraz jest, żebym się mógł samotnie poruszać, porządzić koło siebie, zrobić coś, żebym nie. Ja prosiłem Pana Boga o to, żebym nie był ciężarem dla moich córek w domu. Oni mają dość swoich kłopotów roboty.